Witajcie! W dzisiejszym odcinku trochę modernizacji i życzenia noworoczne. Honker Team Wam życzy, żeby ten rok 2022 był lepszy niż ten 2021. Przede wszystkim, żeby, żeby co, żeby nikt nie chorował za bardzo. Kurde. No i tyle, dobra, Honker Team. E, życzenia załatwione. Przechodź Honker Team do, do tej kurde, modernizacji. Dobra, modernizacja w Lużytek G29. Proszę bardzo, zrobiłem sobie mój własny SKRS. E no, Honker Team, coś ty tu narobił. To, no, mój własny SKRS, bo, bo są takie do kupienia, powiem wam. Ze skani czy z mana taka oryginalna gałka, ale to powiem wam, po kurde, pięć stówek jest. Ja ze zrobiłem sam. Tu mam tak jak w tych oryginalnych górna, dolna skrzynia. Tu mam półbiegi, połówki. To, to mam spiły kiedyś motorowej taką. Kurde, brat miał taką zabawkę. No przydało się. No i działa to tak jak te oryginalne. Może mamy jedną, dwójkę. Że mamy dwójkę. H, teraz tylko przełączamy na dwójkę L i mamy dwójkę L. No i tu mamy potem górną skrzynię, czyli tu mamy piątkę. To Wam kiedyś pokażę na odcinku przy okazji, bo teraz mam jeszcze jedną dobrą rzecz, czyli oto ta tutaj skrzyneczka. Team. Coś ty tu narobił. Tu, a no tu. Stacyjka, powiem Wam, do komputera. Od sześćdziesiątki. Patrzcie, kluczyk sześćdziesiątki. No normalnie, ona nawet działa. Wciskane. Tu mam guzik start-stop, bo zapłon nam działa po stacyjce. Patrzcie, w grzesie nic nie świeci. Nie ma żadnych kontrolek, nic. Teraz patrzcie, przykręcę stacyjkę. Kontrolki się świecą, widzicie? No i teraz powiem wam, nie udało mi się zrobić, żeby tu odpalało na drugim stopniu, tak jak w aucie. E, nie wiem, jakby się ktoś na tym znał z moich widzów, to możecie napisać, jak to mam podłączyć, albo jakiś schemat podesłać, albo wytłumaczyć, żeby mi żeby to tak działało jak w aucie. No nie, że tu mamy zapłon, a tu odpalamy rozrusznik kręci, ale tak mi się to nie udało. Ja to na razie zrobiłem na guzik start-stop. Czyli teraz tak. Odpalamy zapłon. Odpalamy se zapłon. No i teraz tak. Odpalamy se ciężarówkę. Tylko czekajcie, muszę sprzęgło wcisnąć, żeby nam auto nie pojechało. Dobra. Auto nam odpaliło, słyszycie? Nawet widać po obrotomierzu. Tylko nie wiem, czemu te komputery się nie świecą. Kurde, co to się tu stało? Ale auto nam działa. Tylko nie wiem, czemu to się tu nic nie świeci. No ale tak, gaszenie już potem ze stacyjki działa. Tylko to rozrusznik nie działa. Nie wiem czemu. Rozrusznik mam tu zrobiony, tak jak w też nie jest na stacyjce. No i dobra. I teraz gasimy ze stacyjki i auto mamy zgaszone. Także napiszcie się, napiszcie mi jak się wam to podoba. Kurde, jakby ktoś wiedział, co by było z tą stacyjką nie tak, to oczywiście możecie napisać. Sorry za syf, bo na razie to tu ja to tu teraz zrobiłem, powiem wam, jeszcze tu mam wszystko powiem Wam podczas roboty. Jeszcze to testuję, jak to działa. No, no i to będzie na tyle. No, stacyjka działa. Stacyjka od sześćdziesiątki, kurde pod komputer, elegancko. Tik. Teraz to ta. No, to mi się podoba. Luks to jest. Super. To wam pokażę kiedyś przy okazji, jak będę miał kamerki, jak coś będę nagrywał, bo to wam tak nie pokażę podczas jazdy. Ale działa. Połówki górna skrzynia. Górna skrzynia tu, połówki tu na tym małym. Także to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie, cześć!